witajcie kochani, Rafał z tej strony. W ciągu ostatniej doby spadło sporo śniegu. Mamy mniej więcej 5-centymetrową piękną warstwę. Jest bardzo malowniczo i fantastycznie. Dzisiaj jesteśmy przed zachodem słońca, zrobimy sobie krótką sesję i podzielę się z Wami takimi trzema może najciekawszymi projektami, które można zrobić za pomocą małego drona, takiego jak na przykład Mini 3 Pro. Ten dron jeszcze nie ma otwartego SDK, dlatego korzystamy jedynie z aplikacji DJI Fly, ale starsze drony, takie jak na przykład Mini 2, one już wykorzystują przeróżne aplikacje, które pozwalają na nieco więcej. Tutaj nie zastosujemy Litchi, Drone Link, czy Rainbow, czy podobnych aplikacji, które rozszerzają funkcjonalność, więc korzystamy z tego, co jest. I słuchajcie, wystartujemy teraz, a za moment opowiem Wam, co mi się najbardziej podoba, jeżeli chodzi o projekty kreatywne. Ruszajmy zatem! Jedna z ciekawszych funkcji, taką, którą można bardzo często wykorzystać, jest Point of Interest. Zaznaczam sobie obiekt, zaznaczam sobie kierunek orbitowania. Obstacle Avoidance niestety nie mamy, dlatego że nie ma bocznych sensorów, ale w tym momencie muszę na niego patrzeć dość czujnie. Jestem na sporej wysokości, bo 38 metrów, nie powinno być już drzew. On leci troszkę za szybko, więc możemy go zwolnić. Teraz przemieszczę się bardzo, bardzo wolno i dzięki temu możemy cały obiekt nagrać. Jedyne co jest istotne, żeby nam nie wleciał dron w drzewo w ten sposób, bo małe drony nie mają bocznych czujników, tylko Mavic 3 z tych składanych dronów posiada. Dobrze, polecimy w drugą stronę, bardzo spokojnie. W tym momencie on nie wybiera też idealnie, ale spróbujmy go zatrzymać. Zaznaczam jeszcze raz, poi, go. I teraz nam porusza się w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara i ten zamek ma ładnie. Troszeczkę się oddalam, żeby zwiększyć perspektywę. Dość szybko porusza się, 1,5 metra na sekundę. Idzie bardzo ładnie. Tu oczywiście skadrowanie można by troszeczkę sobie poprawić, bo nie jest idealny ten kadr, ale ja tutaj też patrzę bardziej na bezpieczeństwo niż na jakość kadru w tym momencie, żebyśmy tego drona nie stracili. Ok, spróbujemy sobie zrobić jeszcze jeden przykład. Troszkę odlecę, żeby mieć większą perspektywę, taka byłaby nieco lepsza. Warunki oświetleniowe są takie sobie. Spróbujemy taki duży zrobić sobie. A zaznaczyć teraz obiekt i lecimy. Troszkę wolniej. Gimbala dam trochę wyżej. I teraz. Dobra, i teraz patrzę sobie na drona. Tak, on tutaj ma bardzo dużo miejsca. Więc słuchajcie, POI jest na pewno bardzo dobrą funkcją ze względu na to, że nie mając umiejętności specjalnych, możemy zrobić bardzo ładne ujęcia i pokazać z perspektywy obiekt. A dzięki temu wygląda to profesjonalnie, mamy orbitowanie. Można oczywiście manualnie też orbitować, ale ten automat pozwala nam na tym, żeby skupić się na bezpieczeństwie. W tej chwili dron idzie nam świetnie. Jesteśmy w tej chwili na wysokości 38 metrów. Sprawdzimy, jak wyglądają hyperlapse. Chciałbym je zrobić troszeczkę dłuższe, choćby 5 sekund. Wykorzystamy sobie hyperlapse waypoints. Dobrze? I teraz mamy możliwość wykonania waypointu numer 1. Przelecimy sobie parę metrów tu. Mielibyśmy waypoint numer 2. Tak jak teraz. Odlecę jeszcze troszkę tą stronę. Waypoint numer 3. Spojrzałem, czy on nie wlatuje nam w drzewo. Tutaj chciałbym na 2/3 mieć zamek. Tak jak teraz. Waypoint numer 4. I przelecimy jeszcze troszkę dalej.
Też na 2/3. Numer 5. I ostatni. Patrzę na bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze. Troszkę dalej, z większej perspektywy. Tak jak teraz. To byłaby 6. No to dobra. I teraz spróbujemy odwrócić sobie, czyli reverse. Sekwencja reverse. Length 5 sekund. Chciałbym mieć tej animacji. I jedziemy. Gotowi? Tutaj oczywiście mamy ustawienia jeszcze kamery przy tym. Obstacle avoidance nie mam, wyłączyłem. Będę patrzył cały czas na niego. Zdjęć nie chcę z tego, tylko chcę mieć animację. Patrząc jeszcze na ustawienia, white balance, manualny auto. Manualny zostawiamy tak jak teraz. Styl. Mam tutaj do dyspozycji 0.0, sharpness i noise reduction. Może być tak jak teraz, więc jest reverse. I zaczynamy. Gotowi? Go! I teraz on sobie wykona sekwencję. Ja będę patrzył, jak się zachowuje i za chwilę zobaczymy, jaki mamy efekt. Oczywiście wiatr może troszkę wiać. Tutaj w ramce widzimy, jak będzie wyglądał nasz kadr. Czyli ten kadr po stabilizacji będzie dużo mniejszy, niż nam się pierwotnie wydaje. Super to wygląda. W tej chwili tworzy nam się animacja. Jak pamiętacie, te ramki obejmą docelowy obraz, czyli przy kadrowaniu trzeba zwrócić na to uwagę. Też czas naświetlania na pewno jest istotny. Czy nam to poszło dobrze? Obawiam się o efekt końcowy ze względu na to, że jest wiatr dość duży, ale już sobie zaraz zobaczymy, czy to ma ręce i nogi. 5 sekund animacji, tak jak bym chciał. Jest w miarę ok. Oczywiście mamy tutaj krótka jest ta animacja przede wszystkim, to jest to, ale ona już coś pokazuje ciekawego i można faktycznie dość dużo zrobić. Kąt też jest zapamiętany i parę takich rzeczy, więc pokazanie obiektów w ten sposób jak najbardziej tak. Dobra, teraz ściągnę trochę drona i zrobimy jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, trzecim sposobem, bardzo ciekawym, jeżeli chodzi o pokazanie obiektu, to będzie zwykły timelapse. Zrobimy to przy wykorzystaniu funkcji hyperlapse, ale free, czyli wybieramy sobie z menu właśnie hyperlapse, wybieramy free, mamy to tutaj, autofocus. To, co chciałbym jeszcze tutaj poustawiać, to jest przede wszystkim troszeczkę inna rozdzielczość. 4K bez zdjęć, tak? Jeżeli chodzi o ekspozycję, ISO możemy troszeczkę podwyższyć, bo już jest ciemno o tej porze. Czas naświetlania wydłużymy na 1/50 sekundy, tak jak teraz. Jedziemy. Sekwencję, którą chciałbym, to jest długość około 10 sekund. I tutaj nie trzeba robić już nic więcej. Mamy ustawienia manualne. Będziemy to robili przez 8 minut i zobaczycie ruch chmur głównie. Flaga powinna być też widoczna, ale to jest właśnie ten efekt timelapse. Tutaj trzeba oczywiście zwrócić uwagę, tak samo jak wcześniej, na to, że kadrowanie docelowe 16:9 jest w obrębie tej ramki wewnętrznej, która nam się pokazuje na ekranie. Może damy sobie odrobinę wyżej, ale myślę, że ten kadr nie jest nawet zły. Jedziemy w takim razie. Kończy nam się generować podgląd. W międzyczasie delikatnie zaczął padać śnieg, więc coraz lepiej. Ja zląduję w tym momencie i zobaczymy sobie, jak wygląda nasza animacja, ale to byłoby na teraz tyle, ze względu głównie na to, że nam dość mocno ten śnieg zaczyna padać. Dosłownie w ciągu minuty zaczął padać i lądujemy.
Animacja timelapse'owa wyszła jak najbardziej, oczywiście trochę powiewa i wiadomo, że to jest lekki dron, ale daliśmy radę i wygląda to dość ciekawie. Można oczywiście ustabilizować jeszcze dodatkowo. Fantastycznie widać tutaj, jak nadciągnęła chmura śniegu i na tym to polega. Także słuchajcie, w tym krótkim materiale, w tak niekorzystnych warunkach pokazałem Wam trzy sposoby na to, żeby przedstawić w swoich pracach obiekt na różne trzy też sposoby. Albo poprzez wykorzystanie funkcji POI, albo hyperlapse, czyli dwa tryby, gdzie się ruszamy, poruszamy wokół obiektu na przykład lub w inny sposób, ale też ostatnia forma to jest timelapse, gdzie dron zawisa nam nieruchomo i tylko zmiany następują na przykład w oświetleniu albo w chmurach, czy w słońcu, czy w zjawiskach innych typu jest ruch w kadrze. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronami, zapraszam Cię bardzo serdecznie do darmowego warsztatu online. Link znajdziesz w opisie pod filmem. A jeżeli chcesz czegoś więcej, mamy cały warsztat kompleksowy dotyczący użytkowania Mini 3 Pro od pudełka po projekty kreatywne. Przedsmak tego widziałeś dzisiaj podczas tej sesji, która była w niekorzystnych warunkach. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Ten warsztat przygotowałem przez parę miesięcy, warto z niego skorzystać i myślę, że to jest też kapitalna okazja do tego, żeby w pełni wykorzystać możliwości Twojego drona. Trzymajcie się, dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego życzę i widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce. Cześć!